Tak egzotycznie było dzisiaj w Sosnowcu. W sobotę w sali koncertowej obchodzono 46. rocznicę zwycięstwa Bangladeszu. Dużo pamiętam o tej wojnie. Mój brat osobiście walczył w tej wojnie jako 19-letni chłopak. Także dzisiaj na pewno cieszymy się z tego powodu, że Bangladesz uzyskał sobie niepodległość też 6 lat temu. Propagandę kultury jest to potrzebne, bo w tej chwili świat jest naprawdę otwarty i Polacy podróżują w całym świecie. Nie przez przypadek uroczystości odbywały się w Sosnowcu. To właśnie tu swoją siedzibę ma konsulat tego państwa. Współpraca, choć może wydawać się egzotyczna, jak podkreślają władze miasta, przynosi efekty. Konsul pomaga wielu przedsiębiorcom w wymianie gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi, jak i z Bangladeszu. Wymiana kulturalna, wymiana turystyczna. Odległość, język, kultura niby całkiem różne, a jednak mamy coś wspólnego z krajem z Azji Południowej. Widzę bardzo dużo wspólnych elementów, wspólnych cech. Umiłowanie wolności, przywiązanie do tradycji, do kultury, to jest coś, co łączy, jak widzę, Polaków i obywateli Bangladeszu.